Szanowni Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 11 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z pierwszej księgi Samuela. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben Haezer. Natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni ustawili szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów. Także poległo na pobojowisku, na równinie, około 4000 ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie. Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Shilo, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Shilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia zadrżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili, co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? Czy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu? Filistyni przelękli się, mówili, Bóg przybył do obozu. Mówili, biada nam, nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam, kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów. Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami, Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem 30 tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, polegli. Dzisiaj w tym fragmencie widzimy Izraelitów, którzy walczą z Filistynami, którzy sprowadzają Arkę Przymierza po to, żeby ta Arka zapewniła im zwycięstwo, a jednak przegrywają. Być może dlatego, że potraktowali Arkę Przymierza bardzo magicznie, jako coś, co ma zapewnić im zwycięstwo. Tymczasem to, co ma zapewnić im zwycięstwo, to decyzja na wierność Panu Bogu i Jego przykazaniom. To wierność Panu Bogu zapewnia nam ostateczne zwycięstwo nad grzechem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.